Przedsiębiorstwa, które zainwestowały w zmniejszenie śladu węglowego w poprzednich latach, w zeszłym roku mogły odcinać kupony od inwestycji w czyste technologie. Kryzys na rynku surowców, szczególnie na rynku surowców energetycznych, zaskoczył nas wszystkich. Dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, czy też w mniejszą zasobochłonność produkcji, te przedsiębiorstwa mogły zachować mocną pozycję konkurencyjną, a też odnotowały znaczące, mierzalne oszczędności finansowe. Przedsiębiorstwa, które nie chciały zainwestować w zmniejszenie śladu węglowego, bądź po prostu nie mogły tego zrobić, znalazły się w gorszej pozycji konkurencyjnej. Takie przemysły jak przemysł cementowy, nawozów sztucznych, produkcji plastiku czy stali, to są branże, które wciąż szukają czystych technologii. Duże nadzieje są pokładane w technologiach wodorowych, ale to jeszcze wciąż odległa przyszłość. Myślę, że przedsiębiorstwa, które mają w zasięgu ręki czyste technologie, nie powinny inwestycji odkładać na później. Powinny to zrobić jak najszybciej, po to, żeby chronić dobrobyt przyszłych pokoleń, ale też swoją własną pozycję konkurencyjną.